Dzisiaj przyjechaliśmy do Bystrzycy Kłodzkiej. Dlaczego? Dlatego, że mieszkają tu pewne przedsiębiorcze panie, które wykorzystały trzecią szansę. Założyły własną firmę mieszczącą się w ramach ekonomii społecznej. I w ten sposób nie tylko stworzyły miejsca pracy dla siebie, ale także wyciągnęły pomocną dłoń do innych. A ze względu na rodzaj działalności, jaką obrały, prawdopodobnie nie będą narzekały na brak zleceń. Odwiedźmy je teraz razem. Dzień dobry. Dzień dobry. To są właśnie panie ze spółdzielni socjalnej. Proszę pani, dlaczego założyłyście własną firmę? Dlatego, że byłyśmy osobami długo bezrobotnymi i chciałyśmy po prostu coś zrobić dla siebie. Dlaczego wasza spółdzielnia nazywa się Pomocna Dłoń? Chciałyśmy nieść pomoc osobom starszym, osobom chorym. Staramy się spełniać każde życzenie naszego podopiecznego. Wiedziałyście panie, że taka pomoc jest tutaj w Bystrzycy potrzebna tym ludziom? Domyślałyśmy się, tak, i chciałyśmy spróbować po prostu, czy nam się to uda. Czy dzisiaj macie takie wrażenie, że w pewnym sensie wróciłyście z powrotem do życia, tej społeczności lokalnej, tutaj w Bystrzycy? Odkąd zaczęłyśmy pracować, czujemy się potrzebne dla tych ludzi, dla tych naszych podopiecznych i po prostu wyszłyśmy z domu. Nie jesteśmy zamknięte w domu, ciągłe obowiązki tylko domowe, ale wychodząc z domu czujemy się, że idziemy do pracy i ktoś na nas czeka. Czy w tej chwili któraś z pani jest u podopiecznego? Tak, jest nasza koleżanka Monika, jest na środowisku u pana Mirka. Możemy ich odwiedzić? Tak, proszę bardzo. To zobaczmy, na czym w praktyce polega praca spółdzielni socjalnej Pomocna Dłoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mirosławie, od jak dawna spółdzielnia socjalna wyciąga tę pomocną dłoń do pana? Już 2 lata, to już 2 lata jest w tym roku. I na czym polega opieka? Mam prowadzoną rehabilitację kończyn dolnych, czyli ćwiczenia na nogi. Panie przychodzą 2 razy w tygodniu i ćwiczą. Poza tym sprzątanie w domu, robienie zakupów, takie najpotrzebniejsze rzeczy, które akurat potrzebne mi są w życiu. To dałoby się bez nich żyć? No ciężko by było, na pewno by było ciężko. Jednak jest potrzebna pomoc. Pani Moniko, wiele takich osób macie pod swoją opieką jak pan Mirek? Teraz obecnie mamy ponad 20 osób. Aha. A skąd czerpiecie zlecenia? Same szukacie chorych? Czy ktoś wam to gwarantuje? W większości zleceń mamy z opieki społecznej, ale także mamy osoby prywatne. Czyli nie boicie się o brak pracy? Na razie nie. Osoby uprawnione do zakładania spółdzielni socjalnej często rezygnują z tej szansy, bo boją się, że nie będą umiały same zorganizować dla siebie pracy. I tutaj warto jest skorzystać z pewnych przywilejów, które są zagwarantowane przepisami. Otóż w spółdzielni socjalnej 1 osoba na 5 nie musi mieć statusu bezrobotnego. W związku z tym można na przykład zatrudnić doświadczonego menadżera, który zajmie się zdobywaniem zleceń. Ale istnieje też inny sposób. Warto, szukając rodzaju działalności dla swojej spółdzielni, sprawdzić, jakich zadań nie wykonuje, choć powinna gmina, bo wtedy właśnie ona może te zlecenia zagwarantować. I teraz dowiemy się, czy tak jest i czy tak będzie w przypadku spółdzielni socjalnej Pomocna Dłoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę, że Bystrzycą kobiety rządzą. Tak jak widać. Proszę bardzo. Spółdzielnia socjalna Pomocna Dłoń jest pani pewnie dobrze znana. Jak najbardziej. Nie ukrywam, że sama rzucałam tam swój kamyczek przy jej tworzeniu. Naciskałam bardzo oczywiście Powiatowy Urząd Pracy, aby jak najwcześniej ten pomysł został przez panie zrealizowany i oczywiście finansowany z pieniędzy Powiatowego Urzędu Pracy. Dlaczego? Czy te panie w jakiś sposób wypełniają zadania gminy, wyręczają was? Jak najbardziej. Przecież wszyscy wiemy, że to na gminie spoczywa obowiązek opłacenia pensjonariuszy domów pomocy społecznej i te panie jak najbardziej nas w tym wyręczają. W związku z tym my mamy mniej pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, a zadanie przejęła właśnie spółdzielnia. Czyli spadły wam z nieba, nie jak? Spadły nam z nieba. Pani burmistrz, czy może pani udzielić nam takich wskazówek? Jeśli ktoś chce założyć spółdzielnię socjalną, gdzie powinien szukać tej niszy, tej luki, którą mógłby wypełnić swoją działalnością, żeby mieć zapewnione zlecenia, bo tego się najbardziej ludzie boją, że nie będzie pracy. Niekoniecznie w spółdzielni socjalnej muszą pracować same panie. Myślę, że zatrudnienie znaleźliby również mężczyźni. Na pewno byliby bardzo potrzebni chociażby przy porządkowaniu miasta i utrzymaniu czystości. Z całą pewnością tak i właśnie mężczyźni bezdomni w Drezdenku mają zapewnione zlecenia z urzędu gminy, bo sprzątają miasto, a pieniądze na ten cel m.in. pozyskali z Unii. I dzisiaj czują się nie tylko potrzebni, ale także bardzo doceniani. Jeszcze niedawno nikt w nich nie wierzył, a dzisiaj znowu biorą udział w życiu społeczności lokalnej. Od razu widać, że pracują. Bardzo dobrze, bo naprawdę czasami trudno było przejść przez ulicę. A widzę, że pracują codziennie. Jest bardzo czysto, z czego się bardzo cieszymy. Takie opinie sprawiły, że panowie pracujący w przedsiębiorstwie społecznym mogą liczyć na współpracę z władzami gminy. Spółdzielnia, jaka powstała, wpasuje się w niszę, jaka istnieje w mieście i w ramach obowiązujących przepisów będziemy mogli nawiązać współpracę odnośnie zadań do wykonania zlecanych przez gminę. Sprzątający przedsiębiorcy korzystają z nowoczesnego sprzętu. Kosztował bagatela około 60 000 złotych, ale pieniądze udało się pozyskać z Unii Europejskiej. Dzięki temu sprzętowi możemy po prostu bardziej efektywnie pracować, wykazywać się itd. Z tej inicjatywy wszyscy są zadowoleni. Mieszkańcy miasteczka, bo mają czysto. Bezdomni przedsiębiorcy, ponieważ mają pracę. Władze gminy, gdyż ktoś wypełnia ich zadanie. W tej sytuacji panowie snują dalsze plany. Powstało na razie jedno przedsiębiorstwo społeczne, ale na tym nie mamy zamiaru kończyć, nie? Bo też mogą w tym przedsiębiorstwie pracować ludzie z gminy, z zewnątrz, nie tylko my, bo my się w sobie nie zamykamy jako organizacja, jesteśmy otwarci tutaj na wszystkich. Dla pracujących tu osób podjęcie pracy to nie tylko możliwość zarobku, to przede wszystkim pierwszy krok na drodze powrotnej do normalnego życia. Człowiek musi być punktualny, dobrze pracować, podchodzić do pracy. Jak to nazwałem u siebie, że ja mam pozytywne nastawienie do pracy. To mnie mobilizuje w tej chwili. I dzięki temu dostałem umowę, jestem zadowolony. Bezdomni mężczyźni dostali unijne pieniądze, ale sami nie napisaliby potrzebnego projektu. Zawiązali więc partnerstwo z bardziej doświadczonymi, z Centrum Integracji Społecznej i Fundacją Dom Wspólnoty Barka. Chodzi o takie działania, które pozwolą ludziom znaleźć swoje miejsce w życiu, znaleźć pracę, usamodzielnić się, wyjść z pewnego zakrętu życiowego. Faktycznie o to właśnie chodzi w ekonomii społecznej, aby stworzyć dla siebie miejsce pracy, zdobywać zysk, uznanie i samozadowolenie, oraz odpowiedzieć na jakąś lokalną potrzebę. Najważniejszym jest jednak, aby jak najwięcej osób przestało żyć poza nawiasem społecznym. I właśnie takim wykluczeniem zagrożone są panie, które przez lata opiekowały się swoimi pociechami, rezygnując z kariery zawodowej. Dzieci wyrosły, zmalały szansę na znalezienie zatrudnienia. Świetne wyjście z tej sytuacji znalazły panie w Krakowie. Wprawdzie wyuczone zawody mają różne, ale potrafiły się dostosować do potrzeb lokalnego rynku. A o pomoc poprosiły bardziej doświadczonego kolegę. Kraków, ulica Malborska. Afrykańska atmosfera. Tego jeszcze w Krakowie nie było. Egzotyczną restaurację prowadzą założyciele spółdzielni socjalnej o nazwie Ratel. Ratel to jest takie zwierzątko afrykańskie, borsuk. Żyje w trudnych warunkach, lecz radzi sobie. Ci ludzie, choć może odtrąceni, pozbawieni pracy, biedni, oni chcą coś zrobić, pomimo przeszkód, na które napotykają. Chcą te przeszkody pokonać, stworzyli sobie własne miejsca pracy, chcą w nich wytrwać. Chcą być od nikogo niezależni. 11 lat byłam w domu wychowawczym Zostałam w domu i ja mówię, uznałam, że już trzeba po prostu podjąć pracę, bo dzieci są na tyle duże. Tutaj po prostu wśród ludzi człowiek inaczej zupełnie funkcjonuje i wraca do domu, to też jest zupełnie inna relacja. Maszyny, jakie znajdują się na kuchni, to są zakupione z tych funduszy unijnych. Wystrój wnętrza sali. Stoliki były też inne tu na początku. Myśmy to dopasowywali, takie mieliśmy marzenie pod ten wystrój sali i to zostało zakupione i za to zapłaciła misja z funduszy Unii. Utrzymać się, płacić rachunki, to my sami musimy to robić. Jestem technikiem ekonomistą z wykształcenia. W spółdzielni jestem specjalistą do spraw kadr, ale to wchodzi w ten zakres, wchodzą również płace, kontakty z ZUS-em, podatki, tego typu rzeczy. Bezpośrednio przed zatrudnieniem tutaj miałam bardzo długą, ponad 10-letnią przerwę w zatrudnieniu. Spowodowana ona była wychowywaniem trójki dzieci. Przez pierwszy, prawie że miesiąc, to stres był ogromny. Wszystko robiło się na zwolnionych obrotach, żeby się nie pomylić. Bo co prawda wcześniej były szkolenia, różne kursy, ale to już nie jest to samo, co bezpośredni kontakt z ludźmi, bo tutaj pewne problemy, pewne zagadnienia na bieżąco dopiero wychodzą. No i trzeba sobie radzić. Z wykształcenia jestem meliorantem. W życiu na swoim zawodzie nie pracowałam. Najbardziej w tej pracy interesuje mnie możliwość ciągłych zmian, poznawanie nowych ludzi i decyzja, że coś po prostu ode mnie nareszcie zależy. Doświadczenia krajów, w których ekonomia społeczna jest już bardzo rozwinięta, wskazują, że znalezienie i wypełnienie luki w usługach świadczonych na lokalnym rynku jest gwarancją sukcesu. Wówczas bowiem właściwie można być pewnym, że pracy nie zabraknie. Szukając takiej niszy, warto jest konsultować się z pracownikami urzędów gminnych. I choć jeszcze różnie to bywa w praktyce, urzędnicy ci powinni pomóc. Być może macie już Państwo doświadczenia na tym polu, może chcecie się z nimi podzielić, być może będziemy mogli pomóc. Czekamy więc na listy. A w programie spotkamy się ponownie za tydzień.